Burmistrz Polic Władysław Diakun, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król i inni przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli w 19. polsko-niemieckim festynie granicznym w Nowym Warpnie. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła ekumeniczna msza święta odprawiona w dwóch językach. W tym roku festyn zbiegł się z dziesięcioleciem rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. W ramach tego wielkiego projektu zostało przyłączonych 10 nowych krajów, w tym także Polska. Teraz ludzie z Polski, z Niemiec mogą swobodnie spotykać granice niedzieli. Jesteśmy Ci za to, Boże, wdzięczni. Impreza odbywa się na przemian. Jednego roku po niemieckiej stronie w Ried, drugiego w Nowym Warpnie. Tym razem uczestnicy festynu spotkali się na Alei Żeglarzy w Nowym Warpnie. Przez lata organizacji imprezy mieszkańcy z obu stron granicy zdążyli się już dobrze poznać. Wspólny czas wypełniały występy lokalnych zespołów. Wielu mieszkańców powiatu polickiego i niemieckich miejscowości przygranicznych do Nowego Warpna przyjechało na rowerach. Odpoczynek połączony ze sportem zbliżył ich jeszcze bardziej. Z okazji Święta Konstytucji 3 maja w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Policach odbyła się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Wraz z mieszkańcami Polic uczestniczyli w niej burmistrz Polic Władysław Diakun i jego zastępca Paweł Mirowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Witold Król i inni radni, przedstawiciele władz samorządowych gminy Police i powiatu polickiego. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, instytucji, stowarzyszeń i organizacji. Mszę celebrował proboszcz parafii, dziekan, ksiądz kanonik Waldemar Gaszczkowski. Polską urządzili królowie. Koronowani, mieli swoje korony, ale również w herbie orła białego była korona. Kiedy patrzymy na historię tego orła w koronie, to ono zawsze nam określało stan państwowości. W tym roku mijają 223 lata od ustanowienia Konstytucji 3 maja. Uchwalona w 1791 roku polska konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. 3 maja w Kościele Katolickim obchodzone jest także święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 29 kwietnia około godziny 20 uczestnicy pielgrzymki biegowej Police Watykan dotarli z powrotem do Polic. Tym samym zakończyli drugi bieg zorganizowany w podziękowaniu za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Pierwszy odbył się w 2000 roku z okazji 80. urodzin papieża. W tym roku pobiegli dla uczczenia jego kanonizacji i w intencji małej Policzanki Klementynki Kowalskiej. Wyruszyli z Polic 15 kwietnia. 10 biegaczy w sztafecie przez Polskę, Czechy, Austrię i Włochy przebiegli około 2,5 tysiąca kilometrów. Start ogólnie w Policach nam dawał możliwości na płaskim terenie biegania, ale no, góry, Alpy na pewno już dały wszystkim w kości i dystanse, które były pokonywane w górach na przemian płasko, na przemian bardzo górzyście, no, każdy odczuwał już zmęczenie po drugiej dobie, także tutaj jest na pewno duża wola, dużo wykorzystania energii i siły, no i w pewnych etapach na pewno dawało to jakąś siłę i wiarę, ale nie było lekko, ale dobiegliśmy. Na plac świętego Piotra pielgrzymi wbiegli w piątek 25 kwietnia o godzinie 11. Dwa dni później wzięli udział we mszy kanonizacyjnej. W trakcie pielgrzymki na rzecz Klementynki Kowalskiej zebrano 6,5 tysiąca złotych. My byliśmy szczęśliwi, że możemy to nasze dzieło zakończyć, które zaczęło się 14 lat temu, pierwsza pielgrzymka z Polic do Watykanu, gdzie byliśmy przejęci przez Ojca Świętego. I w roku 2010 biegliśmy po śmierci Jana Pawła II, prosząc o szybką beatyfikację z Wadowic do Polic. I pielgrzymka skończyła się pod figurą Jana Pawła II. 27 kwietnia, w dzień uroczystości kanonizacyjnych papieża Polaka, przedstawiciele gminy Police złożyli kwiaty i zapalili znicze pod figurą świętego Jana Pawła w Policach.
Droga Jana Pawła II do świętości została uznana za najszybszą w nowożytnej historii Kościoła. Proces kanonizacyjny zaczął się miesiąc i 11 dni po jego śmierci. Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu otrzymał imię Stanisławy i Wacława Czyżewskich, zasłużonych leśników Nadleśnictwa Trzebież. Uroczystość, podczas której odsłonięto okolicznościową tablicę, odbyła się 6 maja 2014 roku. O małżeństwie państwa Czyżewskich pracownicy Nadleśnictwa Trzebież, którzy mieli okazję z nimi pracować, mówią ze wzruszeniem i szacunkiem. Jesteśmy bardzo związani z nimi i właściwie to chyba nie ma dnia, żebyśmy ich nie wspominali. Mieliśmy to szczęście pracować i uczyć się od tych wspaniałych leśników. O nadanie imienia ośrodkowi zwróciło się Nadleśnictwo Trzebież. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podjęła podczas sesji, która odbyła się 22 kwietnia. Uzasadnienie do uchwały jest bardzo obszerne i ujmuje najważniejsze zasługi państwa Czyżewskich dla ochrony bogactwa naturalnego. To oni byli założycielami nadleśnictwa i pionierami edukacji ekologicznej. Praca była zawsze bardzo ciężka jest w lasach, zresztą wtedy pań tak dużo nie pracowało. Na studiach na 100 osób było nas 16, także kilka małżeństw też powstało. Z inicjatywy państwa Czyżewskich wprowadzono wiele nowych metod zarządzania i sposobów gospodarowania zasobami leśnymi. Walczyli m.in. o ochronę Bielika Białego. Warto dodać, że Wacław Czyżewski był jednym z inicjatorów powołania Uniwersytetu Szczecińskiego i posłem na Sejm 7 i 8 kadencji. Zmarł w 2007 roku. Pani Stanisława mieszka obecnie w Chojnie. Z okazji 69. rocznicy zdobycia Szczecina i Polic przez Armię Radziecką, a tym samym wyzwolenia kilkunastu tysięcy jeńców i robotników przymusowych więzionych w obozach hitlerowskich na terenie Polic, 26 kwietnia przedstawiciele władz gminy Police jak co roku złożyli kwiaty i zapalili znicze w miejscach pamięci ofiar II wojny światowej. Na terenie Polic istnieje kilka takich miejsc. Najważniejsze to pomnik w Trzeszczynie, głazy w Mścięcinie i na Starym Rynku oraz tablice pamiątkowe w pobliżu zakładów chemicznych Police S.A. Każde z nich oddaje hołd ofiarom konkretnego obozu. W Policach w czasie II wojny światowej Niemcy więzili jeńców różnych narodowości. Były tu zarówno obozy pracy, jak i filia obozu koncentracyjnego Stutthof. Więźniowie byli wykorzystywani głównie do ciężkiej pracy w fabryce Hydrierwerke Pylitz, w której Niemcy produkowali paliwo lotnicze na potrzeby frontu. Oprócz obozów stacjonarnych przy nabrzeżu Odry cumował także statek Bremenhaven, zwany statkiem śmierci.